Cześć wszystkim, z tej strony Ikul, a to już 20 odcinek serii Monster Hunter Portable 3 na PSP. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Diablosem, czyli stworem, o którym zapomniałem w poprzednim odcinku. Tak jak mówiłem, miały być dwa odcinki do końca. No a wyjdzie na to, że zostały jednak trzy. No, tak niechlubnie ominięty Diablos. No, ale mam nadzieję, że razem ze mną będziecie oglądać ten odcinek. Jako że Diablosa naprawdę fajnie mi się biło, powiem. Nie jest aż tak wytrzymały jak niektóre stwory, ale naprawdę może nam bardzo dać popalić. Szczególnie jeśli ktoś nie jest, no, takim doświadczonym łowcą. Oczywiście, jak wiadomo, pierwszym razem zawsze jest ciężko, gdy spotyka się nowego stwora, jednak po kilku razach, po kilku walkach już jesteśmy w stanie opanować jego wszystkie ruchy. No i jesteśmy w stanie przeciwstawić się nim. Okej, tutaj mamy Diablosa. Znaczy, bardzo fajnie wygląda, bardzo mi się jego model podoba w tej części. Jest troszeczkę ulepszony od modelu, który był w wersji Freedom Unite. Tam się właśnie z nim pierwszy raz spotkałem. Walczyłem, pokonałem nie jeden raz, przyznam. Oczywiście jest to wersja trzeciej generacji, czyli podobnie jak Monster Hunter 3 na konsole Wii. Tak i ta wersja no ma kilka stworów z poprzedniej wersji, czyli właśnie Diablos jest jednym z nich. No i on także ma po prostu zmienione niektóre ataki, niektóre dodane. W zasadzie mógłbym także wspomnieć już tutaj nie odnośnie tego filmu, bo wam jeszcze dużo informacji przekażę, jak z nim walczyć. Ale taka mała ciekawostka, ponieważ ostatnio zacząłem z znajomymi nagrywać serię Diablo 2. Tak, wiem już, to jest bardzo stara gra, nie każdy ją pamięta, aczkolwiek ta gra to legenda. No i mamy w planie grę w 7 osób, czyli jak wiadomo, w Diablo 2 było 7 klas postaci. Tak właśnie każdy z nas będzie grał inną postacią, ja wziąłem nekromantę. No i myślę, że pierwszy odcinek już został wrzucony, także link macie w opisie kanału, a ja wracam do filmu. Okej, tutaj ten atak, ten podwójny obrót w lewo i w prawo i atak rogiem to jest także nowy atak, który został wprowadzony w tej części. I starczy po prostu odsunąć się i zbytnio nie kombinować. Tak samo widzicie, rzuciłem Diablosa flash bombę w momencie, gdy próbował się zakopać. Jest to ważne, żeby właśnie wziąć ze sobą możliwie największą ilość Sonic Bomb. Tu chodziło mi o Sonic Bomby. Tak. Największą możliwą ilość Sonic Bombów, możemy unieść ich 10, tak więc polecam wzięcie. I rzucamy w Diablosa zawsze, gdy się zakupuje. Oczywiście w momencie, gdy Diablos się wkurzy na nas, czyli jak może zauważyliście, jego ruchy teraz znacznie przyspieszyły i z buzi leci mu taki czarny dym, to oznacza, że Diablos jest wnerwiony i w tym momencie wszystkie Sonic Bomby, które wrzucimy w niego w momencie, gdy pójdzie pod ziemię, nie zadziałają. Czyli po prostu jest odporny
na Sonic Bond, gdy jest wkurzony. W zasadzie mogę przyznać, że jego ruchy tutaj właśnie nawiązuje do Fury, czy też gniewu właśnie, w którym jest teraz Diablos. W poprzedniej wersji we Freedom Unite, gdy Diablos wpadał w złość, te przyspieszenie, tudzież szarży bądź innych ataków nie było aż tak mocne. Tutaj patrzę, że to zmienili. Tak, jak widzicie, rzuciłem w niego Sonic Bomby, ale dalej jest na mnie wnerwiony, więc nie zadziałało. Szczerze wam powiem, że boję się, co to będzie, jak będę walczył z Black Diablosem, ponieważ jeszcze nie walczyłem z nim w tej części, bo nie chciało mi się jeszcze robić questów w gildii. Mam tam chyba tylko HR3 wbite. To nie jest dużo. A dopiero wszystkie podgatunki stworów są na high ranku, czyli musiałbym czwarty HR wbić, czyli czwarty Hunter rank. No i właśnie mówię, boję się troszeczkę, co to będzie z czarnym Diablosem, ponieważ on na ogół jest szybszy niż ten, a gdy widzę szybkość, jaką ten Diablos nabiera podczas swej furii, no to boję się pomyśleć, jaką szybkość będzie rozwijał czarny Diablos. Czy to w ogóle będzie możliwe uniknąć jego ataki, ponieważ w tym przypadku tak w zasadzie na styk mi wszystko wychodzi. Nie wiem, jak będzie w przypadku czarnego Diablosa, ale myślę, że jeśli zrobię kiedyś jakiegokolwiek specjala właśnie z podgatunków, nie wiem, kiedy to będzie, może to będzie za miesiąc, za dwa, naprawdę nie wiem. Jak mówiłem, teraz mam sesję. No i przez najbliższe dwa tygodnie jeszcze będę się z tym bujał, więc troszeczkę nie zaciekawię, no ale życie studenta, no życie studenta, trzeba to przeżyć. Zbytniego wyboru w tym nie mam. No i co robi teraz Diablos? Diablos jest teraz słaby. Czyli może nie tyle, że osłabiony, co raczej opadł ze staminy, wytrzymałości, bo potwory tak samo jak my mają tutaj swoją właśnie staminę. I gdy się męczą, to zazwyczaj wracają na jakieś miejsce, co zjeść. Ten Diablos akurat tutaj się kaktusami żywi. No i przez moją nieuwagę znowu obrywałem. Co mogę jeszcze dodać? Chodzi teraz może mi o ogon Diablosa. Czyli od czasów części Freedom Unite zostało to zmienione w ten sposób, że w tej części jego ogon jest dużo, jakby to powiedzieć, twardszy. Czyli po prostu musimy zadać dużo więcej ataków, aby go obciąć. W poprzedniej wersji były to zazwyczaj 2-3 ciosy takim greatswordem bądź inną bronią tnącą oczywiście. No i ogon po prostu był tak słaby, że odlatywał. No od razu odlatywał. Wystarczyło kilka słabszych ataków i naprawdę to nie było problemem. W tej części to zmienili. No i teraz to, co słyszycie, czyli ryk Diablosa. Wszystkie ryki, czyli jakieś tam, no te wszystkie ryki, które potwory zawsze używają, krzyczą czy coś takiego, wywołują w naszej postaci taki stan oszołomienia. Oczywiście można się temu przeciwstawić, używając zroi z opcją Earplug, czyli zatyczki do uszu. No, czyli zatkanie uszu. Jednak w przypadku Diablosa zwykłe zatyczki, czyli zwykła opcja 10 punktów w opcji Earplug nie wystarczy. I trzeba użyć ulepszonego Earpluga, czyli to się nazywa chyba High Grade Earplug, coś takiego. Nawet nie wiem, czy to pomoże w zasadzie. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nigdy nie robiłem tej opcji. Więc no, nie jestem w stanie potwierdzić 100% swoich słów. Aczkolwiek tak mi się wydaje, że właśnie
High Grade Earplug tutaj pomoże podczas okrzyków Diablosa, ponieważ są one jedne z najgłośniejszych, jakie są w ogóle w tej grze. Najgłośniejsze to są oczywiście te, które posiadają Elder Dragony, ale do tego to dojdzie się dopiero przy Elder Dragonach. Tak. Okej, sam Diablos wrócił na 10, więc przeczuwam, że jest już troszkę słaby i niedługo powinien zbierać się na 11, czyli na mapę, w której stwory próbują zawsze się przespać, odpocząć. Oczywiście my mu nie damy tej szansy, bo nie chcę zbędnie przedłużać tej misji. Mógłbym jeszcze dodać, co można Diablosowi zniszczyć, czyli w które części ciała opłaca się atakować, aby uszkodzić go i dostać dodatkowe trofea. Jak możemy popatrzeć na Diablosa, oczywiście obcięcie go no to jedno, aczkolwiek możemy mu także zniszczyć jego wielkie rogi, które posiada. Tak, czyli jeśli będziemy celować mu w głowę. Oczywiście widzicie, nie jest to proste, ponieważ Diablos większość czasu szarżuje na nas. Będziemy w stanie po prostu mu je odłamać. Co zresztą zobaczycie jeszcze, bo o tym także nie zapomniałem. Oczywiście opłaca się też używać właśnie Barrel Bomb, czyli w momencie, gdy ja zrobiłem, widzicie. O, i w tym momencie odłamałem mu jeden róg. Czy dostanie charge na łeb, tak? Dobrze, że tym charge'em oberwał, ponieważ teraz drugi róg mu dużo łatwiej się odłamie. I będziemy w zasadzie mieli komplet, jak to lubię nazywać, właśnie gdy wszystkie części w danym stworze odetnę bądź odłamię, to lubię po prostu mówić, że mam wtedy komplet, jeśli chodzi o danego stwora. No i widzicie, stary niedźwiedź mocno śpi. Raczej mogłoby się tyczyć Aoshiry. Ale Diablos, no to też takie wielkie bydle, więc myślę, że odłamanie drugiego rogu będzie dobrą rzeczą. Przynajmniej tak dostaniemy więcej łupu, gdzieś nagrody po misji. Dlatego zazwyczaj zaleca się niszczenie części, jeśli poszukujemy danego typu danej typy nagrody. W zasadzie mógłbym także wspomnieć na koniec, że nieważne, to musicie sobie zapamiętać, nieważne ile życia, w jakim stanie jest dany stwór, nie możecie po prostu sobie odpuścić, no i wrzucić na luz, ponieważ praktycznie każdy stwór robi się najbardziej niebezpieczny, gdy ma życie na wykończeniu. To już przekonałem się na własnej skórze kilkukrotnie. Tak więc pamiętajcie, że musicie być czujni do końca walki. Póki stwór nie padnie, nie możecie odpuścić. No teraz patrzę, mu Joska dostał ADHD.
Tak zaczął biegać śmiesznie. Ty, no na serio dostał ADHD. O, już się uspokoił. Ok, Diablo's Fun tutaj macie. Diablo's Reach. Czyli taki dosyć standardowy lot, jaki wypada z Diablosa. Jakbym miał oceniać trudność Diablosa, to w skali do 10 dałbym mu 6. Okej, w takim razie ja się z wami żegnam, jestem Mikul i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.